witajcie na kanale żyjesz tylko raz w kolejnym odcinku z serii zgłębiaj Biblię w tym odcinku będziemy mówić sobie o Księdze Kapłańskiej czyli trzeciej Księdze Mojżeszowej w poprzednich filmach omówiliśmy Księgę Rodzaju i Księgę Wyjścia więc jeśli nie miałeś, nie miałaś okazji zapoznać się z poprzednimi filmami z tej serii to gorąco zachęcam żeby obejrzeć je Zanim obejrzysz ten. A więc dla wiele osób Ewangelia, czyli dobra wiadomość o tym, co Jezus zrobił i kim był, może wydawać się czymś całkowicie sprzecznym z Księgą Kapłańską. Księgą, która jest pełna przepisów, nakazów, praw i tak dalej. Wiele osób pewnie Księgę kapłańską, jeśli przeczytało, to pamięta jako ciężką przeprawę, a jeśli nie przeczytało, to zapewne pamięta dlaczego tak właśnie było. Wiele osób, gdy czyta Biblię od początku, to właśnie na Księdze Kapłańskiej ta przygoda się kończy, ponieważ dla nieżyda może być ciężko przebrnąć przez te wszystkie przepisy, nakazy. Instrukcje, i tak dalej. Natomiast moim zdaniem chrześcijanie nie powinni tej księgi tak traktować, bo ta księga wskazuje na Jezusa o wiele bardziej niż wielu z nas się wydaje. Po pierwsze, gdy mówimy o księdze kapłańskiej, to musimy pamiętać w jakim miejscu Bibliona się znajduje. Znajduje się ona po księdze wyjścia, a więc Bóg daje te wszystkie prawa i przykazania. Nie po to, aby wybawić Izraela z Egiptu, ale już po wybawieniu. Czyli widzimy tam kolejność: Bóg wybawia swój lud, a potem daje prawo, daje nakazy, daje różne pomocne wskazania, jak się zachowywać, jak żyć, aby nauczyć swój lud, w jaki sposób powinni żyć, w jaki sposób odnosić się do siebie i do Boga. I podobnie, podobnie widzimy to w Nowym Testamencie. Jezus zbawia swoich uczniów do dobrych uczynków. Nie przez dobre uczynki, ale do dobrych uczynków. O czym czytamy chociażby w liście do Rzymian w trzecim rozdziale. Druga rzecz, która dla wielu może być niespodziewana, to to, że Centralne elementy nauczania chrześcijańskiego, które, o których mówił Jezus albo apostoł Piotr, znajdowały się już w Starym Testamencie i to właśnie w Księdze Kapłańskiej. Możemy zobaczyć dla przykładu jedenasty rozdział tej księgi, w którym czytamy o tym, jakie zwierzęta można jeść, jakich nie można. Bóg mówi do Izraelitów, ja jestem Pan Bóg, bądźcie świętymi, ponieważ ja jestem święty. Ja jestem święty. I to przykazanie, świętymi bądźcie, bo ja jestem świętym, jest bardzo często cytowane przez różnych autorów, kaznodziejów, pastorów itd. Tak jako wezwanie Kościoła do oczyszczenia się z grzechów. Do, do wyjścia na tą drogę odwieczną, drogę, którą prowadzi nas Bóg. I to wezwanie pojawia się w Nowym Testamencie. W pierwszym liście Piotra czytamy takie słowa. Nie stosujcie się do waszych dawniejszych rządz, gdy byliście nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór świętego tyż jest napisane. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jest napisane. Jest napisane. Gdzie jest napisane? No właśnie tutaj, w Księdze Kapłańskiej. A więc jedno z fundamentalnych nauczań chrześcijańskich było zawarte właśnie w Księdze Kapłańskiej, w tej Księdze, której wielu chrześcijan się boi, <laughs> mówiąc żartobliwie. Idąc dalej. W księdze kapłańskiej znajdziemy również taki nakaz. Będziesz miłował bliźniego jak siebie samego. Brzmi znajomo? No tak, brzmi znajomo, ponieważ to jest tak naprawdę jedno z najbardziej znanych, powielanych nauczań pana Jezusa. W Ewangelii Mateusza w 22 rozdziale czytamy takie słowa. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, duszą i umysłem. Czyli po pierwsze Boga i dalej będziesz miłował swego bliźniego, jak siebie samego. Czyli po pierwsze, miłujemy Boga, a po drugie, bliźniego. Czy Jezus wymyślił to przykazanie? Czy to było coś nowego? Nie. Pan Jezus wziął te przykazania właśnie ze Starego Testamentu. Pierwsze przykazanie z Księgi Powtórzonego Prawa, a drugie z Księgi, właśnie kapłańskiej, którą omawiamy. A więc Księga Kapłańska zawierała co najmniej dwa, bezpośrednie nauczania, które postacie z Nowego Testamentu stosowały do członków Kościoła, do uczniów Jezusa. A więc widzimy już pierwszy aspekt, w jakim Księga kapłańska jest dalej aktualna, dalej potrzebna, dalej przydatna. Ona jest podstawą dla pewnych nauczań nowotestamentowych. I gdy mówimy o księdze kapłańskiej, to nie sposób nie wspomnieć o ofiarach, które stanowią główną część tych praw i nakazów, które w tej księdze są zawarte. I te ofiary są opisane przez wiele, wiele, wiele rozdziałów. Najpierw są one opisywane tak podstawowo, ich funkcja i tak dalej. Potem czytamy również o, o tym, jak dokładnie one mają być składane. O tym, kto może na przykład dostać część z tych ofiar do zjedzenia, kto nie może, itd. Tak i, tak I te ofiary w Księdze Kapłańskiej możemy podzielić na dwie takie główne grupy. Pierwsza to są ofiary nieobowiązkowe. A druga to jak się domyślacie, obowiązkowe. Czyli takie, których Izraelici nie musieli spełniać, mogli, jeśli chcieli, i takie, które musieli spełniać, żeby móc być rytualnie czystym i zbliżać się do, do przybytku. Ofiary nieobowiązkowe. O jakich czytamy od, od pierwszego rozdziału, to po pierwsze ofiara całopalna. Była to ofiara, która była składana ze zwierzęcia. Osoba, która ją przyprowadzała, musiała położyć ręce na głowie tego zwierzęcia, zabić je. Potem to zwierzę było, było spalane przez kapłana. Nikt nie mógł jej zjeść, wszystkie szczątki zwierzęcia były spalane, dlatego całopalne. Cel tych ofiar całopalnych mógł być różny, na przykład oczyszczenie lub mógł być to wyraz wdzięczności. Tak jak mówię, to jest tylko taki jakby ogólny zarys tych ofiar. Tam było wiele niuansów, jeżeli ktoś jest zainteresowany nimi, to zachęcam do, do lektury Księgi Kapłańskiej. Natomiast teraz nie będziemy ich omawiać. Drugi rodzaj ofiar nieobowiązkowych to ofiara z pokarmów, a więc to była ofiara, którą składano z różnego rodzaju pokarmów, z owocu ziemi, możemy to nazwać. I była to generalnie ofiara, która miała służyć jako dar wdzięczności dla Boga. Jej część była spalana, a część zjadali kapłani. I wreszcie ostatni rodzaj ofiary nieobowiązkowej to ofiara pokoju. I ta ofiara o, ty o tyle różniła się od poprzednich, że część tej ofiary, która nie została spalona, mogła być zjedzona przez arcykapłana. Inna część tej ofiary, inne części tego zwierzęcia zostały były dawane kapłanom, a jeszcze inne części były dawane składającemu ofiarę. A więc często cała rodzina, czy też znajomi razem ze składającym przychodzili z tą ofiarą i potem mieli taką jakby ucztę. Ucztowali razem ciesząc się i wielbiąc Boga po złożeniu tej ofiary. Te ofiary miały różne cele, na przykład dziękczynienie czy złożenie jakiegoś ślubu itd. itd. Drugi rodzaj ofiar, jaki wyróżniamy, to ofiary obowiązkowe. I to jest po pierwsze ofiara za grzech, a druga to jest ofiara... Różnie to jest tłumaczone, możemy powiedzieć, że za przewinienie, ale tak naprawdę to jest ofiara odpłaty. Być może to jest lepsze tłumaczenie tego hebrajskiego słowa i tego, co się za tą ofiarą kryło. Ofiara za grzech była składana z różnych zwierząt, w zależności od zamożności składającego. W niektórych przypadkach kapłani mogli zjeść część tego zwierzęcia składanego w ofierze. Natomiast ten drugi rodzaj ofiary obowiązkowej, czyli ofiara odpłaty, różnił się o tyle od ofiary za grzech, że był składany jedynie z baranka, i celem tej ofiary było jakby rekompensata odpłacenie. Bogu lub bliźniemu. A więc na przykład, jeśli ktoś zawinił bliźniemu, to oprócz złożenia baranka musiał oddać mu tą rzecz, jeżeli na przykład coś mu ukradł, to musiał oddać mu tą skradzioną rzecz i odpłacić 1 piątą, czyli 20% więcej wartości tej rzeczy. A więc to była Ofiara odpłaty. To jest taki podstawowy schemat tego, jak możemy te ofiary podzielić. Były one jeszcze bardziej rozróżnione na jeszcze inne, różne ceremonie, na przykład kołysania, o których czytamy. Natomiast to nie jest istotą naszego filmu, ponieważ istotą naszego filmu jest Jezus. Gdzie w ogóle jest Jezus pośród tych wszystkich? Ofiar tego całego systemu, który dla nas, dla Europejczyków, wydaje się jakiś szalony, w ogóle odległy, niezrozumiały. Nie wiemy o co chodzi, nie wiemy jak się tego odnieść. I nowotestamentowy komentarz, można powiedzieć, księgi kapłańskiej, to list do Hebrajczyków. List do Hebrajczyków, który tłumaczy właśnie. Jaka była rola tych ofiar i w jaki sposób one znajdują swoje wypełnienie w Jezusie Chrystusie. I w dziesiątym rozdziale listu do Hebrajczyków czytamy właśnie o tych ofiarach. Takie słowa. Prawo bowiem, posiadając tylko cień przyszłych dóbr, a nie sam obraz rzeczy, przez te same ofiary. Ciągle składane, nie może nigdy, słowo klucz, nie może udoskonalić tych, którzy się zbliżają, a więc te ofiary nie zmieniały jakby wnętrza tych osób, nie miały takiego efektu, jaki ma ofiara Jezusa. Czytamy dalej że jeżeli te ofiary raz na zawsze oczyszczałyby tych ludzi, to nie byłoby potrzeby ich powtarzać. Ale każdego roku odbywa się przypomnienie grzechów. I dalej czytamy: Niemożliwe jest bowiem, aby krew cielców i kozłów usuwała grzechy. A więc autor listu do Hebrajczyków mówi, że te ofiary w Starym Testamencie nie oczyszczały z grzechów, nie usuwały grzechów w taki sam sposób, w jaki grzechy usuwa co? usuwa ofiara Jezusa. W dalszej części 10 rozdziału czytamy o tym samym, że każdy kapłan staje codziennie do swojej służby, wiele razy składając te same ofiary, które żadną miarą nie mogą składzić grzechów. Ale ten, ten, czyli kto? Jezus. Przeciwnie, złożywszy raz na zawsze, raz na zawsze. Jedną ofiarę za grzechy zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko, aż nieprzyjaciele jego staną się pod nóżkiem nóg Jego. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. A więc mamy po raz kolejny jakby umocnienie tej prawdy, że ofiary starotestamentowe nie mogły przebaczyć grzechów nie mogły zmyć winy nie mogły pojednać w pełni człowieka z bogiem w kwestii zbawienia w kwestii usprawiedliwienia one jakby nie zmywały całkowicie grzechów z człowieka I pojawia się pytanie co one w takim razie robiły po co oni brali te biedne zwierzęta i zabijali je w tym jakby szokującym akcie kładzenia rąk na jego głowie, zabijania go? To nie było tak, jak nam się wydaje kilka sekund, ale dość ciężka, brutalna praca. Zarówno składającego ofiarę, jak i kapłana, w zależności od tego, kto to robił. I po co to wszystko? Po co cała ta ceremonia? I. Możemy wyróżnić wiele różnych przyczyn, wiele różnych celów, ale takie dwa główne, jakie moim zdaniem są najważniejsze, to po pierwsze czystość, ale uwaga, ceremonialna. Co to znaczy czystość ceremonialna? To znaczy, że nie było to ostateczne oczyszczenie z grzechów, czyli całkowite wybaczenie win poprzez złożenie tej ofiary, ponieważ nie było ofiar za wszystkie grzechy. Wiele grzechów, które czyniło się bliźniemu, jakby nie można było za nie, za nie złożyć żadnej ofiary. W Księgach Pięcioksiągu. Były konkretne kary za te grzechy i żadna ofiara. I te ofiary nie oczyszczały z grzechów raz na zawsze, tak jak krew Jezusa, ale one oczyszczały ceremonialnie każdego, kto chciał wejść do przybytku, do tego terenu, tej ziemi w której mieszkał Bóg. Jeżeli ktoś chciał wejść do przestrzeni Boga, musiał być czysty, nie mógł być splugawiony. I ofiara za grzech na przykład nie zmywała całkowicie grzechu z człowieka, ale służyła raczej do oczyszczania przybytku, czyli można powiedzieć, Sanktuarium świątyni, znieczystości. Miejsce, w którym mieszkał Bóg miało być ceremonialnie czyste. A więc te ofiary umożliwiały Izraelitom powrót do tej takiej ziemskiej społeczności z Bogiem, z Bogiem, który mieszkał przybytku lub później w świątyni. I drugi powód, dla którego te ofiary były wykonywane, to było wskazywanie na Mesjasza, którym wiemy, że był i jest Jezus. Czytaliśmy w tym fragmencie listu do Hebrajczyków, że Jezus swoją ofiarą Udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Te ofiary ziemskie, jakby pokazywały, że za każdy grzech musi być przelana krew. Ale co chwilę trzeba było je powtarzać. Ludzie, jakby dzięki nim mogli dostrzec, że tak naprawdę. I grzechów jest tak dużo, że aż nawet Bóg ustanowił cykliczne ofiary, bo wiedział, że kolejne grzechy w społeczności Izraela będą się pojawiać. A więc ludzie poprzez te ofiary mieli dostrzec swoją grzeszność, swoją beznadzieję i mieli zacząć wypatrywać kogoś, kto wybawi ich ostatecznie z grzechu. Ponieważ te ofiary nie miały takiej mocy, nie miały tej mocy, z którą przyszedł Jezus i którą miała jego ostateczna raz na zawsze jedna ofiara za grzechy. Te wszystkie ofiary, o których sobie mówiliśmy, było ich naprawdę wiele, natomiast one wszystkie znajdowały swoje, swoją jakby kulminacje w tak zwanym Dniu Pojednania czy Dniu Pojednań Yom Kippur czy Yom Kippurim w języku hebrajskim. I ten dzień wydarzał się raz w roku. Jeśli kogoś interesuje ta, ta ceremonia cała, to mamy ją, mamy ją opisaną w Księdze Kapłańskiej 16. Nie będziemy jej szczegółowo omawiać, Ponieważ była bardzo skomplikowana, kilkanaście różnych zwierząt prawdopodobnie zabijano w jej czasie. Natomiast dwa aspekty, tutaj w dobitny sposób, wskazywały na Chrystusa Jezusa. Po pierwsze, w pierwszych wersetach czytamy o tym, że czytamy tutaj, że Aaron, czyli najwyższy kapłan, miał przyprowadzić zwierzęta. I ubrać się w tunikę lnianą, i spodnie lniane, i przepasać się pasem lnianym, a więc ubrać się w lniane ubrania, w święte szaty. Miał wykąpać ciało w wodzie i ubrać w te szaty. I od społeczności Izraela miał wziąć dwa kozły i jednego barana. A więc Aaron miał przyprowadzić różne zwierzęta pod przybytek, i do tego miał ubrać się w lniane, białe szaty. Jak pewnie kojarzycie, arcykapłani mieli bardzo, bardzo, bardzo zdobne, zdobne stroje z różnymi kamieniami, wysadzane itd., tak w purpurze, w złocie. Natomiast tego jednego dnia Aaron miał być ubrany na biało? Miał być umyty? Jak czytamy w kolejnych wersetach, których tu akurat nie mam zapisanych, miało najpierw złożyć ofiarę za siebie samego. Więc zapamiętajmy sobie ten pierwszy punkt tego dnia pojednania. a Aaron, co Aaron miał? sobą zrobić. Zaraz do tego się odniesiemy w kontekście właśnie Jezusa. Drugi punkt, o którym musimy sobie powiedzieć, jaki znajdował się w tych wszystkich czynnościach związanych z Dniem Pojednania, był już na końcu tych wszystkich ceremonii, gdy już Aaron przebłagał za samego siebie, złożył ofiarę za lud, różne ofiary, różne pokropienia i tak itd., itd. Miał wziąć jednego z dwóch kozłów, które przyprowadził. Pierwszego miał złożyć w ofierze. Miał wyznać wszystkie winy Izraelitów nad głową tego kozła. I nie miał go zabić, tak jak inne ofiary, ale czytamy tutaj, że miał go wypędzić na pustynię. Czytamy dalej, że w ten sposób kozioł zabierze z sobą wszystkie winy. A więc, po pierwsze, zapisaliśmy sobie, że postać Aarona jest ważna. A po drugie, zapiszemy sobie, że ważny w tej całej układance jest kozioł. A więc Aaron i kozioł. I teraz z tymi dwoma postaciami, człowiekiem i zwierzęciem, czyli po pierwsze Aaron, po drugie Kozioł, udajemy się do naszego komentarza nowotestamentowego do Księgi Kapłańskiej, czyli do listu do hebrajczyków. I w dziewiątym rozdziale czytamy takie słowa. Chrystus bowiem wszedł nie do świątyni zbudowanej rękami ludzkimi, będący odbiciem prawdziwej świątyni, ale do samego nieba, aby teraz stawiać się za nami przed obliczem Boga. Nie po to, aby się często miał ofiarować jak arcykapłan, który, uwaga, co roku wchodzi do świątyni z krwią cudzą. O czym czytaliśmy wcześniej? O tym, że Aaron raz w roku miał wejść do świątyni z krwią zwierzęcia i dokonać różnych przebłagań. Czytamy dalej. Inaczej musiałby cierpieć wiele razy od tworzenia świata, a tymczasem raz jeden ukazał się teraz, na końcu wieków, na zgładzenie grzechów przez ofiarę z samego siebie. A jak postanowione ludziom raz umrzeć, a potem sąd, tak Chrystus Raz jeden był ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Drugi raz ukaże się nie w związku z grzechem, lecz dla zbawienia tych, którzy go oczekują. A więc po pierwsze widzieliśmy Aarona, który musiał wejść z cudzą krwią do ziemskiej świątyni, tak? Czytaliśmy sobie o Aaronie, który wchodził do ziemskiej świątyni z krwią różnych zwierząt, umyty, przebrany, w czyste szaty, itd. Natomiast w tym fragmencie czytamy o tym, że Chrystus wszedł do świątyni nie tej ziemskiej, nie tej rękami ludzkimi, ale do samego nieba. A więc tak jak Aaron, Ubierając białe szaty, wchodził do ziemskiej świątyni. Tak samo Chrystus, jako, jako wypełnienie tego urzędu arcykapłana, wszedł jako ten czysty, w czystych szatach. On miał swoje czyste szaty, bo nie był spełniony grzechem. Wszedł do świątyni niebiańskiej. Nie po to, aby ofiarować się wiele razy, każdego dnia w tysiącach miejsc na świecie. Jak niektóre religie. Ale po to, aby raz dokonać zgładzenia grzechów przez ofiarę samego siebie. A więc Aaron składał, jak czytaliśmy wcześniej, cudzą krew, a Jezus złożył samego siebie. A więc Jezus jest. O wiele lepszy niż Aaron, ponieważ złożył ofiarę z samego siebie, a nie z cudzej krwi, ponieważ on był czysty, Aaron musiał się obmywać, ponieważ on złożył ofiarę raz na zawsze. Aaron, czy każdy inny arcykapłan, musiał składać te ofiary co roku. I druga rzecz czyli ten kozioł. Pamiętacie być może, że ten kozioł wziął na swoją głowę grzechy Izraela i był wypędzony daleko na pustynię, gdzie miał zostać zostawiony na śmierć. I w historii Jezusa widzimy coś bardzo podobnego. Jezus bierze na siebie grzechy ludu, zostaje wzięty poza obóz. Poza Jerozolimę, poza święte miasto, na Golgotę, i zostaje tam zabity z grzechami wierzących na swojej głowie. Jezus zostaje raz jeden ofiarowany dla zgładzenia grzechów wielu. Jezus zostaje zgładzony a razem z nim nasze grzechy. I w tym, że właśnie jest nadzieja dla tych, którzy go oczekują, w tym, że Jezus, tak jak ten kozioł, wziął nasze winy na siebie i zabrał je daleko od nas, jak wschód od zachodu, jak psalmista pisze. Ten kozioł został wypędzony daleko, tak samo Jezus wziął te winy, Daleko od nas. I każdy, kto uwierzy, będzie zbawiony. A kto nie uwierzy, będzie potępiony. Jak czytamy, postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd. I to nauczanie dotyczące tego, w jaki sposób Bóg zbawia grzeszników, znajdujemy potwierdzone. W liście do Rzymian, w którym, w którym czytamy w trzecim rozdziale o tym, że Jego, czyli Jezusa, Bóg ustanowił narzędziem przebłagania. Przebłaganie jest tym, co działo się podczas dnia pojednania i tym, czego dokonał Jezus na krzyżu, czyli przebłagał za nasze grzechy swoją krwią. Aby okazać nam. Dać nam swoją sprawiedliwość przez odpuszczenie grzechów. I w jaki sposób tą sprawiedliwość, to odpuszczenie grzechów możemy otrzymać? Ano, poprzez wiarę w Jezusa. Czytamy tutaj, że Bóg jest sprawiedliwy i usprawiedliwia tego, kto. Wierzy w Jezusa. Jak Bóg może być sprawiedliwy i dalej wybaczać grzech? Ano, w taki sposób, że karę za ten grzech poniósł Jezus Chrystus. A więc Bóg jest sprawiedliwy, nie pomija grzechu, ale już za te nasze grzechy ukarał Jezusa i każdy, kto w Niego wierzy. Może być usprawiedliwiony. To by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeżeli masz jakieś pytania, to śmiało zapraszam do, do kontaktowania się z nami. Chętnie porozmawiamy, chętnie odpowiemy. Jeżeli chcesz zgłębiać Biblię, to zachęcam do obejrzenia poprzednich odcinków i oczekiwania na kolejne. Cześć.